Witam was serdecznie w kolejnym odcinku naszego maratonu pierwszej klasy. I dzisiejszy odcinek jest specjalny, ponieważ w dzisiejszym odcinku skupimy się troszeczkę bardziej na kizi, mizi. Wiecie, kizi, mizi, buzi, buzi. Nasienie z samca przedostaje się do wnętrza samicy. Te sprawy, no. To co tam młodzież robi, nie wiem co młodzież robi. Odcinek nazywa się Zakochana w nauczycielu. I mam nadzieję, że będzie ciekawie. Zapraszam. Lekcja WF-u. Jedyna lekcja, którą Monika naprawdę lubi. Dziewczyna od pierwszego dnia szkoły oszalała na punkcie nauczyciela Marcela Makowskiego. Nie może mówić o niczym innym. Uśmiechaj się dużo, pamiętaj, uśmiech to podstawa. Okej, jasne. Szczerzymy ząbki i pamiętaj, żeby mrugnąć na koniec. Dobra, pokaż. Szminka masz lubię, jest? Okay. Dobra, super, to lecę. Gdzie szminka na WF-ie? Nie pił kurydę, gdzie szminka na WF-ie? Idź. Twój chłopak cię wzywa. Panie WF-isto, najpierw skoczę na tego kozła, potem skoczę na pana. I'm an adult virgin. Aj, nie zdara ze mnie. Dziękuję. Dziękuję. Oj, nie zdara ze mnie. Oj, upadłam na pana. Oj, przepraszam bardzo. Pan chyba ćwiczy, takie mięśnie czuje. O, przepraszam, to niechcący, niechcący. Każdy wie, że Monika jest zwariowana na punkcie Makowskiego. Właściwie oprócz samego Makowskiego. Gimnastyka jest moją ulubioną lekcją. Nie tylko z powodu nauczyciela. No, może z powodu nauczyciela. Marcel jest taki przystojny, dobrze zbudowany, zabawny. Chciałabym, żeby zwrócił na mnie więcej uwagi. Ja nie rozumiem, co dziewczyny widzą w tym Makowskim. No może jest przystojny i miły, no ale jest za stary. Monika nie ma u niego szans. Nie no, co ty Emilka opowiadasz? Co ty za głupoty opowiadasz? Każdy wie, że najlepiej młodą, dorastającą 14-latkę zrozumie 40-latek. Jakie ciepełko się we mnie pojawia, gdy się... Jest przerwa. Monika wraca w pobliże sali gimnastycznej, ponieważ zapomniała swojego bidonu. Inną uczennicą! Tylko ja mam na to nadzieję. Ja jestem jakiś dziwny, naprawdę. Może po prostu ma żonę. Okej, może ma po prostu żonę. Tak, taka opcja też istnieje. Jak śmiał mieć żonę i być w szczęśliwym związku! 5 minut później Monika jest z powrotem przed szkołą. Jest cały czas w szoku po tym, co zobaczyła. Monika, naprawdę, nie przejmuj się. Dużo złych rzeczy może stać się żonie pana od WF-u. Może spaść ze schodów choćby. Ja tutaj nic nie sugeruję, ale może spaść ze schodów. Jak go tak delikatnie popchniesz... Ja nic nie sugeruję, ale jak go tak delikatnie popchniesz... Jak tam? Co tak długo cię zachyło? Pewnie się całowaliście, co? No, pocałunek to może i był, ale nie ze mną. Co? To z, jak kim? To z kim? Znacie naszą panią od francuskiego? To z nią. Nie. 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 Proszę was. W ogóle co ty wymyślasz? No, co, nie wierzycie mi, tak? Nie, nie ma opcji. Nie no, to jest nie w porządku. Tak nie powinno być. Oni przekroczyli jakieś granice. Nie no, to jest nie w porządku, tak nie powinno być, przekroczyli granice. Jakby ten pan od WF-u mógł być ze mną, 14-latką, którą uczy, to jest wszystko okej, okay. To wszystko się zgadza, jest wszystko okej. Okay. Ale z nauczycielką od francuskiego, nie, to jakieś granice przekroczyli, nie. No nie. Ale serio? Z nią? Ona? No. No też po Marcelu nie mogłam się tego nie spodziewała. No. Ani teraz, ej no weź, dziewczyny, no nie. Ej, mam pomysł. Wstaw to na Face'a. No właśnie, wstaw to na Face'a. Nie, tak. Z tego wyjdzie afera. Przestań, no właśnie, się walę, będzie dobra beka. Dawaj, jakiś nauczyciel to zobaczy. Ciekaw jestem, ile ta Emilka, aktorka, która gra Emilkę, zapłaciła producentom, żeby z niej zrobili jedyną inteligentną postać w całym tym programie. Autentycznie, od pierwszego odcinka, od początku aż do teraz, Emilka jest jedyną inteligentną osobą, która wie, co robić, żeby nie było dramy, afery, spiny. Przypał, przypał u facetki, żeby nie było. Ja naprawdę kocham Emilkę, ona jest jedyna ogarnięta w tej szkole. Tak, to ja niby tam na Face'a obserwuję. Dawaj, będzie zła beka. Nie, to zły pomysł. Na pewno z nauczycieli coś to będziesz miała dużo lajków. Kto ją obserwuje niby tam na tym Face'ie z nauczycieli? To jest spokój. Jak chcesz. Nie, może lepiej nie. Proszę cię, co się może stać? Wywalą ją ze szkoły? Ale wiem, to jest nieważne. Najważniejsze, że zdobyła 25 lajków na Face'ie! No w sumie... Czeka, beka będzie, dawaj. Jaka imba, beka? Przypał? Dzieje się, dymy, dymy! Nie, no dobra, dobra. Ja ostrzegam. Nikt nie pytał. Dobra, no. To wstawiam. No jest super.
No przepraszam, ale co w tym dziwnego? One są po prostu złe, że Makowski jest zakochany w kimś innym, bo same są w nim głupio zabujane. Zemsta Moniki obróciła się przeciwko niej samej. Wait, what? Plan, żeby wstawić na Face'a zdjęcia, filmy, jak się nauczyciele całują, obrócił się przeciwko niej? Ale jak? Ej, o co chodzi? Czemu tak się każdy patrzy? No ty się jeszcze pytasz? No, co? Wszyscy widzieli już twój filmik. Łącznie z panią wicedyrektor. Chwila, to był wasz pomysł. To chyba cię pogrzało. Same mnie namawiałyście do tego. Wiesz co, laska, nie szukaj winnych, zachowała się poniżej krytyki i taka jest prawda. Psiapsiuły. Do ognia by wskoczyły za nią. Zdecydowanie. Najlepsze psiapsiuły. No. To po co kazałyście mi to wstawić? Wiesz co, jakbyś nie chciała, to byś tego nigdzie nie wstawiła. No, to było słabe. Pobiłbym te dwie dziewczyny. Autentycznie bym pobił te dwie dziewczyny. Ewentualnie, jako pani dyrektor, bym się dowiedziała o tym od Moniki, że te dziewczyny namówiły na Monikę i te dziewczyny też by jakoś ukarał, ale nie wiem jeszcze jak. Macie jakieś pomysły? Proszę, idźcie się zabić poważnie. Sam mogę sznur wam dać albo jakiś karabin. Lecz idźcie wy wszyscy w trumnach spać. Dajcie mi swoje pomysły na ukaranie tych dziewczyn, które namówiły Monikę, że wstawiła to na Face'a. W komentarzach oczywiście. Monika, mogę cię prosić na rozmowę? Kurczę, jakie upokorzenie. Wszyscy mnie widzieli, jak szłam z dyrektorką. To na pewno dlatego, że widziała już ten filmik i teraz mnie ukaże. Super. Wiedziałam, że tak się to skończy. Dziękuję ci bardzo. Monika, ale tylko Emilka ci odradzała, żeś to nie robiła. Nie denerwuj się na nią, to nie ma sensu. Co ja tutaj gadam o sensie, jak dziewczyna chciała mieć romans z nauczycielem od WF-u. Nawet nie chodzi mi o to, że to jest romans starszego mężczyzny z młodą dziewczyną. Dlaczego z nauczycielem od WF-u? Widziałaś pana od matematyki, jaki przystojniak? Czy ty sobie w ogóle zdajesz sprawę z konsekwencji życiowych, zawodowych tej pani? No teraz już tak. Przepraszam, bardzo mi głupio. Nie spodziewałam się, że tak to się skończy. Naprawdę, Monika, myślałam, że jesteś bardziej poważną dziewczyną. To miało być taki głupi żart. Nie można tak robić i puszczać tego, za to masz nawet konsekwencje karne. Ta sytuacja jest bardzo trudna. Nauczyciele zachowali się bardzo niemądrze. Aktualnie młodzież wrzuca wszystko do internetu. No i nie zawsze zdaję sobie sprawę z konsekwencji. Prawda. Jak wygooglujecie sobie a więc bez koszulki, wyskoczy wam a więc sprzed 10 lat bez koszulki. Ale nie mówcie mu, że ja to mówiłem, dobra? Nie mówcie mu o tym, że ja to wam tak powiedziałam, okej. Ba! Olaś a więca! Widzieliście moje zdjęcia, jakie ja wrzucałem do internetu, jak byłem jeszcze w gimnazjum? Również jej koleżanki nie są tym wszystkim zachwycone. Chcesz się do tego kina? No, ciebie matka raczej nie puści. Ej, ja mam już inne plany. No co wy? A moim zdaniem w ogóle bez potrzeby wrzucałaś to na Face'a. Teraz idę, cześć dziewczyna. Bye. No, ale przecież to wy mnie do tego namawiałyście. My ciebie do niczego nie namawiałyśmy, koleżanko. Żegnaj. Nie szukaj winy w innych. No, to po co było to wszystko? Po co był ten pomysł cały? Jakbyś nie chciała, to tego nigdzie byś nie wrzuciła. Pa, pa. Cześć. Leży noga. No. No co za głupie krowy. Mogłam się ich nie słuchać. Mówiłam, że nie chcę wstawiać tego filmiku, no ale one mnie namawiały. Ale Monika, beka straszna jest i dostałaś swoje 25 lajków. Tych lajków ci już nikt nie może odebrać. Nie, to twoje są. No ja się posłuchałam. No a teraz mogą być z tego naprawdę poważne konsekwencje. To też trochę jej własna wina, że wszyscy są na nią wściekli. Może jednak nie robi się takich rzeczy. W końcu mieliśmy fajnego nauczyciela od francuskiego. Już go nie mamy, dzięki Monice. Brawo, Monika. W sumie to trochę żałosne, co zrobiła Monika. Tylko dlatego, że była zazdrosna. What the fuck? I co, i to jest koniec odcinka? What the fuck? Mamy znowu się domyślać, co się stało na koniec. Nie wiem, czy ta nauczycielka od francuskiego straciła pracę, czy nie straciła pracy. Co z planem od WF-u? Jaką karę dostanie Monika za to? Co się dzieje? Czy Aneta i ta druga, które kazały Monice wrzucić ten filmik do sieci, też dostaną karę, czy nie dostaną kary? Co się dzieje? Najwyraźniej, żeby znaleźć odpowiedzi na te pytania i wszelkie inne, trzeba oglądać dalej pierwszą klasę. Producenci tego para dokumentów wiedzą, jak mnie przyciągnąć, żebym dalej oglądał. I wiecie co? Będę dalej oglądał, ja się dowiem w końcu, co się wydarzyło. A na razie dziękuję wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jak zawsze, na koniec proszę was oczywiście na mojego Twitcha, na mojego Instagrama. Napiszcie mi w komentarzu jakieś miłe słowa, że jestem przystojny, albo że jestem fajny, albo zabawny może. Lubię czytać czasami miłe komentarze, a nie tylko te pod tytułem gruby łysy, gruby łysy na bramę. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w następnym odcinku. Czołem! I
5, 4, 3, 2. Dobra, są reklamy, elo.